Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG na moim kanale. Ogólnie ludzie, jakiś wyszedł ostatnio update, nie czytałem w ogóle patch notek, ale widzę, że delikatnie nam się tutaj mapa Erangela zmieniła, jest taka bardziej jakby czytelna i ładniej wygląda, więc sobie zobaczymy, jak nam dzisiaj tutaj pójdzie skillowo. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, no i co, lecimy z giereczką, nie? Tam lecą jacyś kolesie, tam coś leci, coś się na nas czai, a my lądujemy sobie na shelterki. No i zobaczymy, co na tych shelterach ciekawego spotkamy, więc idziemy po jakiś lucik. Ogólnie jest opcja pokaż ukryj hełm i nie wiem, czy to jest opcja, która pokazuje nam jakby nasz hełm w grze, czy tylko my to widzimy, nie? Ale powiem wam szczerze, że sobie z tego skorzystamy dzisiaj i sobie ten hełm ukryjemy, zobaczymy, jak to dokładnie będzie działało. Na start, moi mili, udało nam się znaleźć mini, udało nam się znaleźć jakąś ziomeczkę, jest kamizelka i plecak trójka, więc mamy zestaw naprawdę mega spoko, jeżeli chodzi o takie przywitanie w giereczce. Tu mamy ludzie beryla, więc sobie tego beryla za tą emeczkę wezmę, skopa czwórkę założę. No i co, jakiś zestawik już tutaj takiego małego zadymiarza jest przygotowany, do tego jakieś leczonko. I polecimy sobie ludzie do jakiejś później bezpiecznej misji. Mamy strefę, chciałbym przenieść sobie te domki, bo te domki wydają mi się być mega spoko, nie? Bo na tych domkach często się te gierki wygrywało i wydaje mi się, że one są w porządku. Pokaż ukryj hełm, patrzcie tutaj. Więc to ukrywa nam hełm ludzie w grze. Fajna opcja, bo przeciwnik nie będzie wiedział, czy mamy kas założony, czy nie. I to jest, ludzie, potężna przewaga. Bo już teraz nie będzie opcji takiej, że mierzymy jakby w kas, wiemy, że gość ma na przykład jedynkę czy dwójkę i warto pakować ten łeb, tylko teraz musimy się tutaj wyczuć. Ale mamy pierwszego gościa, który się na nas tutaj czaił za rogiem. Gdzieś go do końca nie słyszałem, nie wiem czego. Tak, coś delikatnie słyszałem, ale nie byłem pewny, że ktoś tu stoi i chłop przeładowywał broń. Udało nam się go zabić, on tu z pompą się czaił dosyć nieźle. Nie mam za dużo amunicji do tego beryla, ale tutaj mamy do podniesienia SLR. Tutaj za to mini zamienię. Dalej coś słyszałem chyba tam za ścianą, ale nie jestem cały czas pewny. Dobra, SLR kolejna. Możliwe, że to był bot jakiś, który nam się tutaj zrespił i taki był troszkę nienaturalny, ale tam jest koleś. Oj, mój drogi kolego. Jedna głowa strzelona, druga głowa ustrzelona. Nie, to nie było głowy, ale mamy... Nie, głowa, dobra, ale mamy fraga. I mamy gościa tutaj zdjętego, drugi frag. Ogólnie ludzie, ostatnio karakin był mega, mega zepsuty i pisaliście mi w komentarzach, że karakin podobno jest zepsuty jakiś, podobno miał jakieś problemy z serwerami, ale już to niby zostało naprawione, więc nie wiem. Ja dzisiaj gram na Erangelu, kask sobie podmienię tutaj i myślę, ludzie, o jakimś streamku, może z PUBG za jakiś czas na tym Twitchku, bo ogólnie streamuję, ale ludzie, PUBG dawno nie było. Teraz ciśniemy z chłopakami Among Usa, bo się gra, ludzie, naprawdę, naprawdę mega spoko, ale jak znajdzie się jakaś wolna chwila, to czuję, że w tego PUBG sobie zagramy, nie? Bo fajnie było tak, może kliknąć raz na jakiś czas. No zobaczymy, zobaczę, czy w ogóle ta gra jakoś na streamach ona jeszcze będzie istniała, czy ktoś w ogóle będzie chciał taką gierkę jakby oglądać. I zobaczymy, czy sobie pogramy. Dobra, tutaj gość miał troszkę amunicji, miał nowy kewik, więc sobie ten kewik przyjmiemy od niego i lecimy tutaj dalej. Lecimy dalej tutaj sobie po kolejnych ziomeczków. Póki co dwa fragi na starcie, mega fajna opcja. Okej, wychodzimy z shelterów, może być tutaj troszkę niebezpiecznie. Porozglądam się delikatnie, czy tutaj nie ma jakichś ziomeczków. Ale wydaje mi się, że jest w miarę tutaj czyściutko, więc lecimy dalej. No te domki muszę przejąć, jak te domki przejmę, to się będę, ludzie, czuł w tej grze już mega, mega pewnie, nie? Na razie to my jeszcze mamy taki malutki problemik, bo się nie chce tutaj na nich wszystkich pakować. Więc polecimy tak na spokojnie, nie? Powiem tak, dużym problemem, ludzie, jest to, że nie ma tutaj niczego do jazdy, a musimy przelecieć przez prison na przykład. I to jest taka miejscowa, na której możemy spotkać wielu przeciwników. Tam jest w miarę czysto jeszcze, z tego co widzę. Energetyka sobie wezmę, bo tutaj może, ludzie, coś się dziać, nie? Jest to taka cięższa miejscowa do rotacji, bo to jest środek strefy, jakby nie patrzeć, nie? Cały czas to jest wszystko w strefie. I ta miejscowa może być z każdej strony tej oblegana. Czy przeciwnicy mogą być na górze, czy mogą być w środku, w tym domkach? Trzeba będzie to się porozglądać delikatnie. Idziemy na górę. Rachu ciachu, bang bang. To jest czysto, tam jest czysto. Pod góreczkę podbijamy. Mamy dosyć czyste sektorki też. Dobra, ludzie, może się uda nam do tych domków uciec. Jak te domki przejmiemy, to będziemy na bardzo, bardzo dobrej pozycji. Słyszę jakiś tłumik przede mną. Ten tłumik jest mega blisko, więc tu już trzeba będzie się porozglądać. Czekajcie, na razie nikogo nie widzę. Mamy ten kolimatorek. Z tej strony górek nikogo nie widzę. A tutaj po górce, tak jak teraz biegam, jest też mega, mega niebezpiecznie. Tam jest czysto w miarę. No nie widzę nikogo na tych prisonach, nie? A ktoś przed nami tutaj na tłumiku strzelał i ten tłumik był bardzo, bardzo blisko. To była snajperka jakaś automatyczna.
się dalej bije, nie? Tak jakby przy tej budce ktoś był. Albo tam przy tych domkach, dobra, podchodzimy delikatnie. Słabo te tłumiki ludzie słychać, jakbym miał nasłuch włączony na mikrofonie, to bym na pewno tego nie usłyszał. Bo te domki to są jeszcze? Tam podjeżdża motorek, to są chyba te domki ludzie. To są chyba te domeczki. Tu jest w miarę czysto, dobra, amunicji nie ma. Ktoś był obijany, jest gość tutaj na blisko, patrzcie. To jest chłop na blisko. I słuchaj, chłop, który miał gili i podniesiony zrzut. Więc mamy ludzie ten tłumik wyczajony. Więc go trzeba sobie szybko przelucić. Pach, pach, luneta 15, bierzemy, bierzemy, tłumik bierzemy. Trójeczki bierzemy oczywiście z niego, snajpera MK14 to było. Ja MK14 nie chcę, bo z tego nie umiem strzelać. Czuję, że ta MK14 mogła tego gościa położyć tutaj. Ale 15 sobie wezmę i się tą 15 ludzie troszeczkę pobawimy. Gili sobie też wezmę. Miał powiększony magazynek? Miał. Dobra, więc tak. Bierzemy tutaj sobie taki zestawik, bierzemy tutaj sobie to. Podleczmy się, tu jest ta daczka. Okej, okay, mamy fajne ludzie lód. Fajne rzeczy, strzały słychać z drugiej strony. Mamy ten tłumik, nie? Więc na tym tłumiku będzie można tutaj coś sobie wyklikać. Podchodzimy tam, popatrzmy delikatnie. O Jezu ludzie, ja tak dawno tej 15 nie grałem, że ja nie pamiętam jak to się trzyma w ręce jeszcze. Pyk. O Jezu, jest ciężko, ale jeden frag wpadł. Powiem tak, ukradliśmy tego fraga, bo to nie był czysto mój frag. Gość tam miał kłopoty, bo go z dwóch stron obijali i on teraz nie jest świadomy tego, że tam może mieć jeszcze jednego kolesia gdzieś z przodu. I oni koniec końców nie wiedzą, kto kogo strzelał. Więc jak dobrze się przyczaimy, to mamy okazję tutaj ludzi na free fraga tak zwanego. No wydaje mi się, że tutaj czwórka będzie chyba lepsza. Dobra, próbujemy tą 15. Próbujemy tego scope'a 15. O Jezu. Ale się przestraszyłem. Nie wiem w ogóle skąd on do mnie strzelał. Możliwe, że jest w tym bunkrze. Albo jest gdzieś tam z przodu, albo jest centralnie tutaj pode mną. Miałem pojęcia ludzie skąd ta seria poleciała, ale... Ale naprawdę mnie wystraszyła teraz. I tutaj trzeba będzie... Uważaj, tu jest gość! Okej, okay, bardzo, bardzo zrzuciło nam celownik, ale... Udało się go ubić. Okej, okay, nawet mnie obraził tutaj. Widać, że czat głosowy działa w PUBG dalej, kiedyś nie działał. Niech gość pali gumę. Wiemy przynajmniej, że to nie był bot, na pewno to nie był bot. Więc udało nam się go tutaj ubić. No gościu, co gościu, padło się i obrażasz od razu. Nieładnie tak trochę, nieładnie. Bierzemy kompensator, żeby mnie na tą broń zarzucało. To sobie zwiniemy z niego. No, 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 pięknie gnojku się tutaj zachowujesz. Pyk. To wyrzućmy. Granacik sobie weźmy. I amunicji troszkę jeszcze też możemy wziąć. Dobra, jak tam strefa? Strefę cały czas mamy. Tylko cały czas coś tutaj przed nami ludzie strzelał. Tego ktośa bym chciał tutaj sobie przyczaić. Póki co go nie widzę. A z gili mamy ten kamuflażek, nie? Mamy te trójeczki też, więc troszkę tutaj można się pobronić. Dobra, tam czysto, tam czysto. Nie wiem gdzie te strzały były ludzie, nie mam pojęcia gdzie strzały wpadały, tutaj czysto. Mamy przynajmniej dodatki do beryla, więc teraz tak tą bronią nam nie będzie rzucać, jak przed chwilą widzieliście. Naprawdę mi uciekał ten berylek. Teraz może być lepiej. Będziecie krzyczeć na pewno, czego nie wziąłem MK14. Już wam, moi mili, mówię, MK14 nie wziąłem, bo ja nie umiem w ogóle tą bronią strzelać. Nigdy tą broń nie umiałem strzelać, źle mi się z niej strzelało. A teraz mam fajną dosyć pozycję, żeby tutaj pofragować. Jest jeden gość na kampie, mamy 5 fragów, 42 osoby w grze. Jeden koleś jest na pewno na kampiku. I tam się nie chce pakować. Ostatnio na Erangelu wygraliśmy grę. Na Karakinie poszło nam troszkę gorzej. Ale ogólnie te mecze mamy całkiem niezłe. Dalej lecą do nas strzały ludzie. Te strzały są z tej góreczki, albo tutaj gdzieś na tych domkach. Chłop nas strzela, nie? Mogę się na razie jeszcze troszkę powystawiać. Póki nie dostałem krytycznego strzału. Ani nie wiem dokładnie gdzie on może być. Ja sobie tutaj poskałpię troszkę. Mamy tą 15, no teoretycznie powinienem go widzieć. Jest tutaj na środku, patrzcie tutaj. To jest bot. Czajcie, to do nas strzelał cały czas bot, którego nie widziałem, ale udało nam się go ubić strzałem tutaj w główkę. Więc elegancko, nie? Nie wiem jak te hełmy dokładnie działają, to pokazywanie, ukrywanie tych hełmów. Więc nie jestem w stanie tutaj na razie tego wam mocniej pokazać. Fajnie to by było widać na kamerze FPP, TPP.
trzecioosobowej. Dobra. Tutaj na kampie mamy kolesia na 1000%. Też mamy z drugiej strony gościa, który tam strzela z jakiegoś auta, z jakiejś snajperki. Tu mamy gościa z karem. Chłopa z karem bym nie chciał tutaj za bardzo objeżdżać, no ale podejść gdzieś musimy, nie? Może kogoś usłyszymy albo coś? Albo tego kara jakoś uda nam się wyczyklikać. Gość z karem gdzieś jest na tych domkach. Teoretycznie mają to jakoś zasłane, nie? To jest chłopek. Pyk, 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 pyk. On nie wie, skąd do niego strzelam. Pyk, pyk. Dobra, jest siódmy frag. Więc póki co ludzie, no, fragi wchodzą. I tu jest ten karek. I gdzie on jest dokładnie, nie wiem. Na tego kara ludzie, ja się nie wpakuję. Na tego kara nie podejdę, bo to jest pewna, że tak powiem, śmierć, nie? Dobra, spokojnie. O nie, mieliśmy plecy. Nie próbowałem twardo, ludzie, ale podbił mi tu gość na plecy. No, fragów było dużo. M24. No nieźle. We'll be right back.